Dzień dobry Państwu. Są ze mną dzisiaj Dorota Łoboda, radna Warszawy i członkini Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, a także Klementyna Suchanow, pisarka, aktywistka Strajku Kobiet. Klementyna zaraz dołączy do nas. A ja chciałabym zacząć od czegoś, co mną wstrząsnęło. Redaktor naczelny Gazety Wrocławskiej, która należy do koncernu Polska Press, przejętego kilka dni temu przez PKN Orlen, napisał taki dość ohydny felieton, w którym zastanawia się, kto z postaci życia politycznego, publicznego najbardziej przypomina nikodemadyzmę. No i dochodzi do wniosku, że jedna z liderek Strajku Kobiet, Marta Lempart, naśmiewa się też z jej wyglądu. Generalnie jest to dość obrzydliwy tekst. A ja chciałam zapytać, czy to jest znak, że właśnie w takim kierunku będą szły gazety należące teraz do Orlenu? Być może tak, ale myślę, że to jest też taki przykład tego, co się dzieje nie od dzisiaj i na co pozwalają sobie i dziennikarze, i niektórzy komentatorzy, i niektórzy politycy wobec kobiet, które gdzieś doszły, gdzieś są znane, gdzieś są rozpoznawalne, które są aktywistkami, które są polityczkami. Nie ocenia się skuteczności ich działania, ale próbuje się je dyskredytować, ośmieszać, wykorzystując komentarze absolutnie poniżej jakiegokolwiek poziomu dotyczące wyglądu zewnętrznego. To jest coś, co bardzo rzadko spotyka mężczyzn, którzy zajmują się działalnością publiczną czy aktywistyczną. Natomiast to jest coś, co spotyka kobiety na co dzień i z tym między innymi i walczymy od bardzo wielu lat. Nie wiem, czy będzie to teraz linia redakcji, które zostały przejęte przez Orlen. Mam nadzieję, że nie, aczkolwiek oczywiście wiemy też doskonale, że media publiczne i media związane z rządem robią wszystko, żeby ośmieszać, żeby zakłamując rzeczywistość pokazywać, że strajk kobiet to są kobiety, które są histeryczne, niekompetentne, które są wulgarne, które protestują na ulicach, ale w zasadzie to same nie wiedzą, o co im chodzi. A do tego oczywiście na pewno, jeśli są feministkami, to są brzydkie i mają włosy na nogach. A propos protestów, to wczoraj wykonałaś taką dosyć brawurową akcję, mianowicie zablokowałaś swoim samochodem tak zwany homofobus gdzieś w okolicach, jak rozumiem, ratusza. O co chodziło w tej akcji? To nie był homofobus, tylko tym razem to był ten samochód antyaborcyjny, nazywany potocznie płodobusem. Ten samochód jeździ po Warszawie od właściwie wielu lat, a od paru tygodni ma zdjęcia aktywistek z aborcyjnego Dream Teamu, co moim zdaniem jest absolutnie przekroczeniem jakichkolwiek granic, bo ich zdjęcie jest połączone z zdjęciem rozerwanego dziecięcego ciała, czy też ciała płodu, aczkolwiek trudno powiedzieć, bo wiemy też, że te zdjęcia są fotomontażami i nie wiadomo do końca, co też one przedstawiają. On sobie jeździ po Warszawie. Ja próbowałam różnych legalnych metod, żeby zablokować. Pisałam i interpelacje, składałam doniesienia na policję. Ten samochód nie ma prawa jeździć, chociażby dlatego, że jedynym właściwie sposobem, żeby go legalnie powstrzymać, to jest wykorzystanie ustawy o ochronie środowiska i tego, że on wydaje nielegalnie dźwięki, których nie powinien, bo tam oprócz obrazu jest też dźwięk, który towarzyszy przejazdowi tego samochodu. Wracając wczoraj z biura rady z Pałacu Kultury, zobaczyłam, że na skrzyżowaniu właśnie stoi ten samochód. No i zrobiłam to, co robią też inne osoby w Warszawie i w innych miastach, czyli wjechałam przed ten samochód i zatrzymałam jego przejazd. Na pół godziny. Ja chciałam zapytać Klementynę Suchanow, jaki jest sens i znaczenie takich akcji? Czy to, że kilkanaście, nawet kilkadziesiąt osób w Polsce będzie zatrzymywało takie głoszące nienawistne hasła, pojazdy, że będzie blokowało ruch, czy to ma w ogóle sens? Nie widać dobrze, bo jestem w strasznym biegu. Ma sens, bo skoro państwo nie działa, to tak jak to hasło mówi, bardzo popularne teraz podczas protestów, że skoro państwo mnie nie chroni, same będziemy się chronić. I skoro państwo nie działa w tej sferze, nie jest w stanie uporać się z czymś, co już trwa od kilku lat, było zgłaszane wielokrotnie, były już wydane wyroki nawet przez sądy, że jest to nielegalne, to jak długo jeszcze można się temu przyglądać biernie?
No i na szczęście ludzie biorą to w swoje ręce. I tak właśnie to powinno być. Wczoraj po Warszawie spacerowali młodzi ludzie pod hasłem Spacer dla przyszłości. No ale za długo sobie nie pochodzili, ponieważ właściwie kilka minut po tym, jak wyruszyli, zablokowała ich policja i stali w kotle ponad 2 godziny. O policji mówiliśmy w ostatnich i o tym, jak nadużywa swojej władzy, mówiliśmy w ostatnich tygodniach dużo. Rada Warszawy przygotowała właśnie uchwałę w sprawie tego, co się dzieje podczas protestu. Czy ta uchwała ma szansę przejść, Dorota Łoboda? To jest stanowisko, które Rada Warszawy podejmie, a to stanowisko dotyczy działań policji w czasie ostatnich protestów. My jako radni Koalicji Obywatelskiej wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań policji, wobec jej agresji, wobec brutalności, wobec przekraczania uprawnień, wobec tego, że na wykrzykiwane przez protestujących hasła, które nie podobają się rządowi, policja reaguje agresywnie, używa siły fizycznej, używa środków przymusu, używa pałek, wpuszcza nieumundurowanych funkcjonariuszy w tłum ludzi z pałkami teleskopowymi. Wszyscy wiemy, którzy uczestniczymy w tych protestach, jak bardzo te działania są nieadekwatne wobec osób protestujących pokojowo. To są mieszkańcy i mieszkanki naszego miasta i wobec tego my jako radni domagamy się od policji, żeby zapewniała bezpieczeństwo naszym mieszkankom i mieszkańcom, a nie żeby ich atakowała. No i również domagamy się dymisji komendanta warszawskiej policji, ponieważ uważamy, że jest osobą, która jest odpowiedzialna za to, co się dzieje na warszawskich ulicach, za to, że ludzie są na ulicach bici, za to, że, o czym pewnie powie zaraz Klementyna, że bardzo młodzi ludzie są zatrzymywani, że ponoszą obrażenia. To, co się wczoraj wydarzyło podczas wczorajszego protestu, który się skończył tym, że jedna z protestujących ma złamaną bardzo w sposób skomplikowany rękę, a złamał jej tę rękę funkcjonariusz policji. My się jako radni na to nie zgadzamy i oczywiście trwa w tym momencie dyskusja z radnymi Prawa i Sprawiedliwości, którzy uważają, że to oczywiście protestujące kobiety są agresywne i że funkcjonariusze działają stosownie. Niemniej jednak my mamy w tej Radzie większość, więc jestem przekonana, że to stanowisko dzisiaj zostanie przyjęte. I pytanie do Klementyny Słuchanow. Czy nie masz wrażenia, że w pewnym momencie strajk kobiet, który głosił raczej antyrządowe, antypisowskie hasła, bardziej w tej chwili nienawiść i niechęć kieruje właśnie w stronę policji, że to już nie są antyrządowe protesty, tylko antypolicyjne? No, policja jest policją rządową, jest policją jednej partii, więc to jest to samo. Na tym polega problem właśnie z tą policją, że ona nie jest niezależnym ciałem. Także to pokazuje, jak ścisłe związki następują tutaj pomiędzy władzą a aparatem przemocy. Te związki widzimy też i na poziomie prokuratury i innych służb, na przykład kuratorium, które ścigają młodzież za uczestnictwo. Więc no nie jest to nic nowego. Ja mam wrażenie, że w Polsce temat policji i używania przemocy wobec obywateli jest bardzo delikatnym tematem, ponieważ to przez długi czas w naszej historii była domena okupantów. Więc to jest tak psychologicznie bardzo ciężka rzecz, kiedy służby naszego już wolnego, demokratycznego kraju są używane do represjonowania własnych obywateli. To jest coś, z czym mam wrażenie Polacy psychicznie my sobie nie radzimy. To jest dla nas nowa sytuacja, że nasz własny rząd może traktować jako wrogów nasze dzieci, na przykład 17-letnie, łamać im ręce i traktować, jakby byli przestępcami. I w ten sposób to całe dzieło, które policja wykonywała, bo to był jednak duży wysiłek i policja cieszyła się sporym zaufaniem, czyli ten wysiłek od 30 lat budowany, no poszedł zupełnie na marne w tym momencie. Nie dziwię się, że ludzie emocjonalnie tak reagują na to, co się dzieje, ale tak jak w sensie krytyki policji, ale tak jak mówiłam na początku, policja w tym momencie to już prawie znaczy partia. Co planujecie na najbliższe dni? 13 grudnia w całej Polsce mają się odbyć jakieś demonstracje. Co to będzie i
o co tym razem chodzi? Jakiego rodzaju hasła będzie Strajk Kobiet podnosił w niedzielę? Klementyna. Sytuacja jest tak dynamiczna, że pewne rzeczy wiemy, ale pewnych rzeczy wciąż jeszcze nie wiemy. A ten tydzień obfituje w różne niespodzianki. Czyli wczoraj mieliśmy przypadek właśnie strajku klimatycznego, który skończył się zatrzymaniami i tak dalej, i połamanymi na przykład rękami. Dzisiaj mamy szczyt w Brukseli, który też przyniesie ważne wiadomości dla Polski. Będzie on trwał jeszcze jutro, czyli do niedzieli mamy sporo dni. To znaczy wedle naszego strajkowego myślenia mamy jeszcze bardzo dużo czasu do niedzieli. Na pewno jeden z motywów oczywiście jest 13 grudnia i to, co bohaterstwo pana Kaczyńskiego, który spał do południa, to jedno, a łączy się z tym to, że Polacy stracili zaufanie do tego pana, zwłaszcza jako wiceministra do spraw bezpieczeństwa, który stwarza niebezpieczeństwo dla nas w tym momencie. I 95% młodych Polek chce odejścia Kaczyńskiego, więc to jest dla nas bardzo ważne jako strajku kobiet. I tutaj się sprzęgają te dwie rzeczy, że kobiety nie chcą tego pana. Chciałyby, żeby odszedł. Wczoraj odbywały się głosowania dotyczące wetu zaufania do niego i no, w tym samym czasie rozgrywały się te sceny na ulicach, za które on jest odpowiedzialny jako wiceminister. Więc to wszystko się strasznie przeplata ze sobą i pewnie to będzie wypadkowa tych trzech rzeczy, czyli przemocy, której doznajemy obecnie na ulicach, tego, że PiS i Kaczyński swoimi decyzjami jest odpowiedzialny za sytuację kobiet, czyli to, co nas najbardziej zdenerwowało ostatnio, czyli Trybunał, no plus fałszywe pisanie historii, jego wielkie bohaterstwo w stanie wojennym, które no wygląda śmiesznie w związku z tym, o czym młodzież często nie wie, więc powtórzę. Pan Kaczyński, kiedy wprowadzono stan wojenny 13 grudnia, spał do południa, jak głosi slogan, co znaczy, że opozycjoniści w tym czasie byli aresztowani, internowani, wywlekani z domów, natomiast temu panu nic nie groziło. To znaczy, on nie był na liście osób, którymi aparat władzy PRL-u był bardzo zainteresowany i wszelkie jego legendy, które tworzy na swój temat o bohaterstwie z tamtych czasów, no, po prostu śmieszą w związku z tym, co sam przyznał w którymś z wywiadów, że tego dnia spał do południa. I ostatnie krótkie pytanie do Doroty Łobody. Czy ty się nie boisz, Klementyna, ty zresztą też nie, że któregoś dnia na tej ulicy, na której jest tylu młodych ludzi, dojdzie do czegoś bardzo dramatycznego, że poleje się krew? Już dochodzi do rzeczy dramatycznych. Każdy z nas się boi. To nie powinno się dziać. Połamane ręce czy połamane nogi to nie jest rzecz neutralna. Przepraszam, bo może się Dorocie wcięłam, tak? Dorota Łobota. Oczywiście, że się boję. Każdy z nas się boi przemocy. I w tych protestach uczestniczą również moje córki, ich koleżanki, koledzy, inni młodzi ludzie. I byłabym nierozsądna, gdybym się nie bała, widząc to, co się dzieje na ulicach, widząc tę agresję, która płynie ze strony policji. Natomiast nie jest to powód, żebyśmy się poddawały, dlatego że oni właśnie po to to robią, właśnie po to, żeby nas zastraszyć, właśnie po to, żebyśmy się bały o swoje dzieci, właśnie po to, żebyśmy nie miały odwagi wychodzić na ulicę i abyśmy zrezygnowały ze swoich przekonań. Ale my nie zrezygnujemy, nawet jeśli będą nas zastraszać, choć oczywiście jest w nas lęk, bo tak jak powiedziałam, każdy się boi przemocy. To musi być ogromna odpowiedzialność, bo wy jednak jesteście liderkami strajku kobiet, a to są dzieci. Klementyna, dobrze śpisz przed takimi dniami jak 13 grudnia, kiedy wiadomo, że znowu tłumy młodych ludzi wyjdą na ulicę? Nie śpię zupełnie dobrze, niepokoję się. Wczoraj na Wilczej doszło do zatrzymania między innymi mojej córki. Po raz pierwszy w taki sposób, znaczy była już legitymowana na ulicy, ale po raz pierwszy wylądowała w Suce i nie było wiadomo, czy gdzieś jej nie wywiozą. No i to nie są fajne sytuacje dla rodzica. Córka jest jeszcze niepełnoletnia, więc tym bardziej. No ale tak jak mówiła Dorota, to my wiemy doskonale, na czym to polega. To jest zastraszanie nas. Młodzież też to rozumie i na tyle, na ile może, bo znajduje się w różnych sytuacjach domowych i psychicznych i tak dalej. Też to rozumie i na to reaguje. Przeważnie śmiechem, sarkazmem, ale
To nie znaczy, że to, o co młodzież walczy, o co my walczymy, jest nieważne albo mniej ważne, albo że się mamy poddawać z tego powodu. Jest to bardzo przykre, że władza wykorzystuje przemoc wobec własnych obywatelek, że przez tych 5 już prawie lat nie było momentu, kiedy z nami rozmawiali. Nie jesteśmy wpuszczane do Sejmu, nie możemy się wypowiedzieć, nie możemy wziąć udziału w konferencjach. Kiedy krzyczymy na ulicach, to mówią nam, że używamy nieładnych wyrazów. Teraz krzywdzą nasze dzieci i mówią, będą pewnie próbowali nam mówić, że to my jesteśmy tymi szalonymi rodzicami. Przesuwane są kolejne granice. I teraz to są dzieci, za które się zabrali, żeby do nas jakby się dobrać, żeby zahamować to wszystko, ale tego się nie da zahamować. To była Klementyna Suchanow, razem z nią Dorota Łoboda. Bardzo wam dziękuję. Państwu też dziękuję. Wszystkie odcinki programu na VOD.pl. Do zobaczenia. Do widzenia.